No dobra. To dziś w takim razie zajmiemy się jednym z najbardziej, jak nie najbardziej znanym zespołem black metalowym na świecie. Oczywiście będzie to mejem. Mayhem chyba znają wszyscy. Norweska kapela powstała w 1984 roku w Wiken. Grupę założył 16-letni wówczas Øystein Orst, pseudonim Euronymous, który to był gitarzystą zespołu. Mayhem obecnie jest jedną z najbardziej znanych i rozpoznawanych kapel sceny norweskiego black metalu, a także jedną z najbardziej wpływowych, będąc częścią drugiej fali black metalu. Zespół przechodził wiele zmian w składzie, a obecnie jedynym pozostałym członkiem oryginalnego Skody jest basista Jørn Stuberud, pseudonim Necrobutcher. Chodzi z grupą od dawna gra także perkusista Jan Axel Hellhammer Blomberg. Do dziś ukazało się 6 albumów studyjnych zespołu, także nie przedłużając, zaczynamy. Oczywiście trzeba zacząć od historii początków, gdyż albowiem pierwszy album studyjnej grupy został wydany aż 10 lat po założeniu zespołu. A przez te 10 lat bardzo dużo się wydarzyło. Jest to historia, dzięki której Mayem stało się znane. Mayhem powstaje w 1984 roku w Schrift Grupę założyli gitarzysta Eustace Hieronymus Osset, basista Jurne Necrobatar Styberud i perkusista Kiatil Mannheim. Nazwa zespołu zostaje zaczerpnięta z utworu grupy Venom pod tytułem Wayne of Mercy z albumu Welcome to Hell z 1981. Kapela inspirowana była zespołami ówczesnej pierwszej fali black metalu, takimi jak Batory, Celtic Frost, wspomniane Venom czy Hellhammer. Od twórczości tego ostatniego, co niektórzy członkowie grupy przyjęli nawet swoje pseudonimy w tym Reims. Mieją dwa lata, aż w 1986 ukazuje się pierwsze demo zespołu zatytułowane Pure Fucking Armageddon, znane ze swojej niskiej jakości nagrań oraz niedopracowanej produkcji. Rok później natomiast ukazuje się kultowa epka zespołu zatytułowana Death Crush. Na niej pojawi się aż dwóch wokalistów, czyli Sven Erik Christiansen pseudonim Meniak, a gościnnie także Erik. Messaja Nurheim, który to był wokalistą mejem przez rok, aż w 1986 opuścił zespół i został zastąpiony przez maniaka, którego w 1987 zastąpił Kittil Kittilsen. Znaczące zmiany w składzie przyniósł rok 1988. Wtedy to do grupy dołączyli dwaj bardzo znaczący dla zespołu ludzie, a dokładniej mówiąc perkusista Jan Axel Blomberg, znany pod pseudonimem Hellhammer, oraz wokalista Per Ingve Ochlin, znany lepiej jako Dead. Ten drugi stał się ikoną muzyki black metalowej, a także oficjalnie uważa się, że był on pierwszą osobą związaną z black metalem, która zaczęła używać corpse paintu. Był on także autorem większości tekstów na pierwszy album studyjnej grupy. Dead był słynny z tego, iż przed koncertami zakupywał on swoje ubrania, które następnie zakładał na scenę. Często także podczas występów kaleczył się nożami bądź szkłem. Mejem zyskuje rozgłos i o zespole powoli robi się coraz głośniej. W 1990 roku. Członkowie mejem przeniesili się do starego domku w lesie w Oslo i tam odbywał się próby zespołu. Zaczęli oni pisać utwory do zbliżającej się powoli płyty studyjnej, jednak według Necrobacera między Ironemusem a Bebem zaczęły się kłótnie i sprzeczki. Dnia 26 listopada 1990 roku grupa gra koncert w klubie Ice Kella w lipsku we wschodnich Niemczech, który to później znajdzie się na legendarnym albumie koncertowym Live in Leipzig. Zwłaszcza, że był to dość przełomowy koncert dla zespołu. A dokładniej był to ostatni występ zespołu z udziałem Deda, a to ze względu na tragiczne wydarzenie, które miało miejsce 8 kwietnia 1991 roku. Wtedy to Ded popełnił samobójstwo w wieku 22 lat w wynajmowanym przez zespół mieszkaniu poprzez podcięcie sobie nadgarstka, a następnie strzałem w głowę. I pierwszą osobą, która odnalazła jego zwłoki, był Ironmus, który po tym, jak odnalazł jego ciało, udał się po aparat i zrobił mu zdjęcie. Fotografia wykonana przez Ironemusa Została zawarta na okładce butlegowego albumu koncertowego Tone of the Black Hearts, wydanego w 1995 z zawierającym koncert zespołu w Sarbsborgu. Basista Necrobutcher o tej sytuacji powiedział następująco. E. Stein zadzwonił do mnie następnego dnia i mówi: Dead zrobił coś naprawdę fajnego. Zabił się. Pomyślałem, czy ty zgłupiałeś? Co masz na myśli fajne? On mówi. Uspokój się, mam zdjęcia wszystkiego. Byłem w szoku i żalu. On tylko myślał jak to wykorzystać. Więc powiedziałem, okej, okay, nawet do mnie kurwa nie dzwoń póki nie zniszczysz tych zdjęć. Ta sytuacja sprawiła, że Nekrobatcher opuścił zespół, a także jak sam przyznał w wywiadzie z 2019 roku dla Loudwire, po tym wydarzeniu planował zabić Euronymusa. Jednak tego nie zrobił. Jako zastępca Necrobacera i Deda do grupy dołączył Stian Johansson pseudonim Okultus, który to w tym samym roku wraz z Euronem Musem założył słynny sklep muzyczny Helweta, znajdujący się w stolicy Norwegii Oslo. Miał on nagrać wokale i bas na zbliżający się album studyjnej grupy, jednak nic z zespołem nie nagrał. Ostatecznie w 1992 nowym basistą został Varg Vikernes, występujący w zespole jako Count Grishnak, lider projektu Burzum. Wtedy też do grupy dołącza drugi gitarzysta Snore Snorre Thorrach, lider grupy Thorns. Rok później do grupy dołącza pochodzący z Węgier wokalista Attila Char, występujący z grupą Tormentor, który to nagrał partie wokalne na zapowiadane przez Euronemusa album. W tym samym roku, z powodu uwagi policji i mediów, ze względu na wydarzenia, jakie miały miejsce na norweskiej scenie, Euronymus zamknął sklep Helvetę. Ale najgłośniejsze wydarzenie tego roku miało miejsce 10 sierpnia. Tego dnia Warg Vikernes wraz z Blacktornem udali się do Oslo, a następnie Warg w mieszkaniu, w którym był Euronymus, zadzigał go na śmierć. Następnie ten upadł, rozbijając głowę o szklankę. Wikerne stwierdził, iż Euronymus chciał go zabić, i uważał, iż to on zaczął atakować, więc uznał, iż była to obrona własna. Ciało Euronymusa zostało później odnalezione przez policję, a ta sytuacja doprowadziła do licznych aresztowań na norweskiej scenie. Sam Vark dnia 21 maja 1994 został skazany za morderstwo, a także podpalenie kościołów na 21 lat pozbawienia wolności, zaś towarzyszący mu Blackthorn na 8. Ta sytuacja doprowadziła do rozpadu majem na rok. Ostatecznie 21 maja 1994 roku ukazał się pierwszy album studyjny zespołu zatytułowany The Mysteries Satanas. Tytuł tego albumu w założeniu po łacinie powinien oznaczać Sekretne obrzędy władcy Szatana, o czym przed śmiercią powiedział sam Euronymus. Jako członkowie zespołu na tym albumie zostali wymienieni tylko Euronymus i Hellhammer. Bas nagrał Warg Vikernes, a wokale Attila Ciar. Do niemal wszystkich utworów na tej płycie teksty napisał Zmarul w 91 Dead. Aczkolwiek do jednego, a dokładniej do Cursed in Eternity, tekst napisał Necrobutcher. Natomiast całą muzykę na album napisali Euronymous, Hellhammer, Necrobutcher i Blackthorn. Co do ostatniego, to uważa się, że to on wraz z Euronymousem stworzyli charakterystyczny styl riffowania w black metalu. Sam album został nagrany w powszechnie znanym na scenie black metalowej studiu Greek Hallen w Bergen, we współpracy z Erikiem Pitenem Hundwinem. Album zawiera 8 kompozycji, łącznie trwających 46 minut. Numery na tym albumie są przeważnie szybkie, choć są tu też liczne spowolnienia. Doskonałym przykładem będzie chyba mój ulubiony numer na płycie, czyli kultowy Freezing Moon, który to stał się wręcz hymnem mejem. Powolny, ciężki, ale niezwykle klimatyczny i potężny. Muzycznie ten album jest genialny. Oprócz tego, że zawiera znakomite riffy, to także jest bardzo, ale to bardzo klimatyczny i mroczny. Dużą rolę odgrywa w tym wokal Attili, który to starał się brzmieć jak dead. Ostatecznie brzmi on trochę inaczej, jednak słychać inspiracje z małym wokalistą. Kawałki na tym albumie stały się wręcz kultowe i są też moim zdaniem absolutnie genialne, jak na przykład wspomniany Freezing Moon, Funeral Fog, Pagan Fears, Cursed in Eternity czy tytułowy kończący płytę The Mysteries do Dom Satanas. W tym ostatnim szczególnie mnie zaskoczyła obecność czystych wokali, które mimo wszystko sprawdzają się znakomicie i nie psują odbioru tej płyty. Na pochwałę zasługuje także tutaj perkusista, Hellhammer, który na tym albumie pokazał swoje ambicje, jeśli chodzi o grę na bębnach. Zwłaszcza, że Blomberg pokazał na tymże wydawnictwie, że potrafi zarówno grać bardzo szybko, jak na Black Metal przystało, jak i dość powoli, chociażby w Freezing Moon. Będąc jeszcze przy temacie Blomberga, to przed wydaniem tego albumu Został on poproszony przez rodzinę zmarłego Iurony Musa, by usunął ścieżki basu nagrane przez Bikernesa. Na co ten się zgodził, jednak ostatecznie tego nie zrobił, gdyż nie potrafił grać na basie. Na ten temat Blomberg wypowiedział się następująco. Pomyślałem, że byłoby odpowiednim, gdy morderca i ofiara znajdą się na tym samym nagraniu. Powiedziałem, że nagram partię basowe od nowa, ale nigdy tego nie zrobiłem. Demysterizm Satanas w ostateczności stał się jednym z najbardziej znanych i kultowych albumów na scenie skandynawskiego black metalu i jest to także jedna z najbardziej ikonicznych płyt tego gatunku. Moim zdaniem jest to absolutny klasyk black metalu jedna z tych płyt, które zdecydowanie trzeba znać. Absolutnie genialny album i bez dwóch zdań, najlepsze wydawnictwo Mejem. Nie znacie to poznajcie czym prędzej. Rok po zabójstwie Musa Mejem zostało reaktywowane. W składzie po reaktywacji byli oczywiście Necrobutcher i Hellhammer. A oprócz nich także dawny wokalista Sven Erik Christiansen, czyli Maniac, oraz gitarzysta Rune Eriksson, znany jako Blasphemer, występujący chociażby z grupą Auranoir. Pierwszym wydawnictwem grupy nagranym po reaktywacji była epka Wolfsler Abyss, wydana w 1997 roku. Wydawnictwo to zostało wyprodukowane przez znanego jako lider grupy Ulver, Christophera Garmaryga. Ten album zawierał przeważnie muzykę black metalową, choć była ona bardziej techniczna, a niemal wszystkie numery na tej płycie były bardzo szybkie, jeśli chodzi o tempo i grę na perkusji. Plus zaczęły się tu pojawiać pewne nowe pomysły, które nie były aż tak powszechne wcześniej i zostaną rozwinięte później. Chociażby czyste wokale, które mi przynajmniej kojarzą się z Badlands z W 1999 roku ukazuje się także kolejny album koncertowy Mediolanum Capta Est, nagrany w trakcie koncertu grupy w Mediolanie. W 2000 roku Światło Dzienne ujrzał drugi album studyjny zespołu noszący tytuł Grand Declaration of War. Tytuł albumu można przetłumaczyć jako Wielkie Wypowiedzenie Wojny. Jest to nawiązanie do dzieła Zmierzch Bożyszcz, czyli Jak się filozofuje młode, niemieckiego filozofa Fryderyka Niczego. A dokładniej do fragmentu przedmowy, który brzmi następująco: Niewielka ta książka jest wielkim wypowiedzeniem wojny. Co zaś się tyczy wysłuchiwania Bożyszcz, to nie są tym razem Bożyszcza doczesne, lecz Bożyszcza wieczne, które uderza się tu młotem, nito kamertonem. Teksty utworów na tym albumie nawiązują do filozofii niczego, jak i nihilizmu i antychrześcijaństwa. Jeśli natomiast mowa o muzyce, to Grand Declaration of War jest dziełem innym od poprzednich dokonań May'em. Stylistycznie jest to album bardziej awangardowy, co jakby nie patrzeć robiły różne inne kapele, związane z norweskim black metalem. Jak na przykład Arcturus czy Heimsgard. Są też pewne nowe pomysły wprowadzone na epce wulfsler Abyss, które to zostały tu rozwinięte, jak na przykład wykorzystanie czystych wokali na szerszą skalę. Co ciekawe, w utworze Completion in Sense of Agony, Part 1 of 2, jako dodatkowy wokalista pojawił się Irwin Hegeland, który występował także jako wokalista koncertowy Arcturus, a także gości tutaj Tore z Ulvera. Na tym albumie kompozycje są zauważalnie inne niż wcześniej. Mniej tutaj black metalu, a więcej pewnych nowych zagrań. Na pewno jest tu więcej elektroniki i czystych wokali. Plus kawałki dla co niektórych mogą wydawać się dziwne, ale można się do nich przekonać. Zwłaszcza, że są tutaj dobre numery, na przykład Crystallized Pain in The Construction, czy Today Maynion Part One of Three. Kilka kawałków jest tutaj podzielonych na kilka części, na przykład View from the Hill, "Completion in Sense of Agony. Czy chociażby wspomniany Today Mania, którego to pierwsza część to utwór metalowy. Druga część to tylko wypowiedziane dwie linijki tekstu, a następnie ponad 4 minuty ciszy. A trzecia część trwa tylko 7 sekund i jest tam tylko cisza. Jest także elektroniczny utwór, czyli A Blood Sword and a Colder Sun, Part 2 of 2, który pomagał napisać Anders Oben, znany ze współpracy m.in. satyrykom. Także powiem tak: Grand Declaration of War to na pewno nie jest album dla zagorzałych fanów black metalu i pewnie część z nich odrzuci ten album. Ale moim zdaniem, mimo zmiany stylu i tego, że jest to album zupełnie inny niż to, co Mayem grało wcześniej, to jednak uważam, że jest to wciąż bardzo udany album w dorobku tej kapeli, który moim zdaniem warto sprawdzić, jeśli ktoś lubi eksperymentalną muzykę. Cztery lata później ukazał się trzeci pełen album Norwegów zatytułowany Himera. Tytuł płyty prawdopodobnie jest nawiązaniem do Himery, potwora z greckiej mitologii. Okładka natomiast... To urywek z pochodzącego z 1922 roku filmu HOXAN, w Polsce znanego jako Czarownice. Ten album, jeśli chodzi o muzykę, oznacza powrót do bardziej klasycznego black metalu w porównaniu z poprzednim wydawnictwem studyjnym grupy, które to było bardzo awangardowe. Ten album już jest bardziej blackowy. W kwestii wokalu, natomiast Maniac nie śpiewa je tutaj czystym głosem jak wcześniej. Są może ze dwa utwory, w których to pojawiają się fragmenty z czystym śpiewem, a dokładniej końcówka utworu My Death oraz fragment tytułowego Chimera. Przeważają tu szybkie kompozycje, jak chociażby otwierający Whore, choć są też nieco wolniejsze, czego przykładem będzie znaczna część uświetnego moim zdaniem utworu Dark Knight of the Soul. W warstwie tekstowej to utwory na Chimera mają dość mizantropijne i antyludzkie teksty. Wystarczy poczytać chociażby teksty utworu Rape Humanity with Pride, Bądź też My Death. W tym ostatnim, pod koniec, pojawia się nawet wypowiedziane w języku łacińskim Odium humani generis, co oznacza nienawiść do rasy ludzkiej. Brzmienie bardzo mocne i konkretne, a także jak na black metal dość sterylne. Więc na pewno nie mamy tu do czynienia z brudnym podziemnym black metalem, gdyż ten album ma dość dopracowane brzmienie w tej kwestii. Muzycznie jest to bardzo mocny album. Mówiliśmy także, że techniczny, zwłaszcza jeśli chodzi o gry na perkusji Jana Axela Blomberga. Który to jest powszechnie uważany za ambitnego perkusistę i udowodnił na tym albumie swoją siłę. Także riffy gitarowe na tym albumie są dość techniczne i odhumanizowane. Jest to agresywny, potężny i ciężki album i na pewno bardziej nazwijmy to standardowy w porównaniu z poprzednim. Także jak dla mnie Chimera to świetny album, moim zdaniem lepszy od swojego poprzednika. Więc jeśli ktoś lubi takie klimaty to zdecydowanie polecam. W tym samym roku współpracę z zespołem zakończył wokalista... Sven Meniak Christiansen, który to został poproszony o odejście z zespołu ze względu na swoje nieobliczalne zachowanie, a także nadużywanie alkoholu. Jego zastępcą został Attila Ciar, który to śpiewał na albumie The Mysteries of Satanas. Trzy lata potem został wydany czwarty album studyjny Mejem, noszący tytuł Ordo ad Chaos. Tytuł tego albumu pochodzi z języka łacińskiego i w domyśle ma oznaczać porządek z chaosu. I pochodzi to od sentencji Ordo ab Chao co znaczy z chaosu porządek. Jednak tytuł ten jest niepoprawny i powinien brzmieć Ordo at Chaos. Na albumie tym Necro Butcher został wymieniony jako basista, jednak w rzeczywistości większość ścieżek na gitarze basowej Swimmer. W kwestii muzyki, to ten album to wciąż black metal, jednak jest trochę inny niż na Chimera. Tak jak na poprzedniej płycie przeważały szybkie utwory, tak na Ordo at Chaos utwory mają zróżnicowane tempo, bo są utwory, które są zarówno szybkie, jak i wolne. Czego dobrym przykładem będzie Illuminate, Eliminate. eliminate. Ten kawałek to także jeden z najdłuższych utworów w historii Mayhem, trwający aż 9 minut. Jeśli natomiast chodzi o Woka, to Attila Ciar śpiewa troszeczkę inaczej niż Maniac. Tutaj on gruuluje jednak, pojawiają się króciutkie fragmenty z czystym głosem, jak na przykład Key to the Storms. Wydawnictwo to ma też bardziej przybrudzone brzmienie niż poprzednik, który jak na Black Metal był dość sterylnym albumem. Nie mówię, że Ordo at to wręcz piwnica, ale na pewno jest on bardziej przybrudzony niż Chimera. Muzycznie jest to bardzo ciekawy i według mnie udany album. Nie uważam, że jest to szczyt dyskografii May'em, ale dla mnie Ordo Ad Kao to album na poziomie. W 2008 roku z grupą rozstał się gitarzysta Rune Eriksson. Zastąpił go Silmet, jednak w 2011 rozstał się z May'em, nic nie nagrywając z nimi. A na jego miejscu pojawił się Morten Telok Iversen, który grał chociażby na żywo z Gorgorod czy Shining. W 2012 Mayem poszerzyło swój skład od drugiego gitarzystę, którym to został Brytyjczyk Charles Hedger, pseudonim Gull, który to grał chociażby z Cradle of Filth, czy obecnie gra też z Shining. 2014 rok zaowocował wydanie kolejnego, piątego już albumu studyjnego zespołu, jakim jest płyta Esoteric Warfare. W jednym z wywiadów udzielonych w 2014, Attila Ciar przyznał, że tytuł tego albumu, jak i teksty utworów zawartych na nim, odnoszą się do wojny psychologicznej i mechanizmów kontroli umysłu. W kwestii muzyki natomiast, członkowie zespołu chcieli trochę odejść od tej progresywności z Ordo Ad Kao. W zamian za to chcieli wrócić do czegoś bardziej tradycyjnego. Esoteric Warfare jest albumem utrzymanym w stylu współczesnego black metalu. Jest to moim zdaniem solidny album. Muzycznie utwory mają dość zróżnicowaną prędkość. Oprócz ciężkich riffów i blastów w wykonaniu Hellhammera, są także wolniejsze chwile dające słuchaczowi troszeczkę odpocząć od tej sieki. Jest to moim zdaniem wyrównane w naprawdę dobry sposób. Nie jest to jakiś mega odkrywczy i przełomowy album, ale dla mnie to wciąż jak najbardziej udane wydawnictwo tejże norweskiej grupy. Pięć lat później grupa wydaje swój szósty duży album, Demon. Przed nagraniem tegoż albumu członkowie zespołu grali trasę koncertową z okazji rocznicy pierwszej dużej płyty, The Mysteries of Satanas, grając ten album w całości na żywo. I to jest zapewne jeden z tych powodów, dla których sporo osób porównywało ten album do jedynki Norwegów. Muzycznie ten album nie jest jakiś mega oryginalny, po prostu współczesny klasyczny black metal w porządnym wydaniu. Choć uważam, że porównywanie tego albumu do pierwszego pełniaka Norwegów to trochę przesada, bo moim zdaniem to nie jest ten poziom. Nie chodzi o to, że Dim to tragiczny album, ale też aż tak dobry jak The Mystery z Dom Satanas nie jest. Ale dla mnie to nadal album mejem na poziomie. Uważam, że jest on nawet trochę lepszy od poprzedniego. Nie jest jakiś nie wiem jak odkrywczy album. Ale jest on jak najbardziej wart uwagi i godny polecenia, jeśli ktoś lubi black metal. Także moim zdaniem warto sprawdzić. I to tyle na dziś. Ranki topka będą zaraz widoczne na ekranie i tyle. Także mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Jak tak to zostawcie koniecznie łapkę w górę, suba oraz komentarz. Dziękuję także Jakubowi z kanału SLOT2001 za gościnny udział w tym materiale. Dziękuję Wam za uwagę, widzimy się już niedługo. Cześć!